Witajcie. Dzisiaj będę przygotowywała kotlety mielone. Tutaj mam około kilograma mięsa mielonego. Do tego wbiłam dwa jajka. Szczypta pieprzu, szczypta kurkumy i szczypta papryki czerwonej, słodkiej. Do tego jeszcze łyżeczka soli, bo tu jest sporo tego mięsa. Taka niewielka łyżeczka, taką. Tak, do tego będę potrzebowała jeszcze cebulkę i za chwilę ją podsmażę na patelni na niewielkiej ilości oleju, tylko tak, żeby ją zeszklić, i jeszcze kawałek, żeby nie było tak nudno w tych naszych kotletach mielonych, to do tego jeszcze kawałeczek papryki. Paprykę pokroję zaraz w kosteczki, wrzucę do mięsa mielonego, a cebulkę trzeba zeszklić. Paprykę w ten sposób posiekałam, takie drobniutkie kawałki, za chwilę to wszystko wymieszam. Dodam tylko jeszcze cebulkę podsmażoną. Właśnie mi się smaży i za chwilę dodam. I teraz dołożyłam właśnie cebulkę, ona lekko przestudzoną, żeby nie była taka gorąca. I teraz trzeba to dobrze, dobrze wymieszać, a najlepiej czystą ręką. I jak mamy już rozmieszane dobrze mięso, formujemy wtedy kotleciki. Najlepiej to robić zwilżonymi dłońmi, to zwilżamy po prostu ręce wodą i robimy takie kotleciki. Ja obtaczam w bułce tartej i za chwilę lądują na gorący, rozgrzany tłuszcz na patelnię. I teraz na gorący, rozgrzany olej wkładam moje kotlety, smażę je. Całą patelnię. Dość sporo daję oleju, żeby one dobrze się smażyły w środku. Tak, żeby. O! Smażę je z dwóch stron, aż będą takie ładne, ciemne. Żeby nie były. No, możemy później sprawdzić, tak? Czy są już w środku usmażone, czy jeszcze surowe. A tak wyglądają już gotowe, usmażone kotleciki. Są różnej wielkości, są ładnie podsmażone na taki złoty, ciemny, złoty kolor. Na pewno kotlety będą podane z ziemniaczkami i surówki z selera. Za chwilę będę robiła, tam na moim kanale już jest przepis, jak zrobić surówkę z selera, przepraszam. Więc życzę Wam, kochani, smacznego, takie tradycyjne dzisiaj, tradycyjny obiadek. Pozdrawiam Was serdecznie, jeśli filmiki Wam się podobają, dajcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego dnia. Cześć!